Premiera mojej książki odbędzie się na Mistrzostwach Świata, która odbędzie się we wrześniu. Ta książka, myślę, że nie będzie pokazywała mnie tylko ze strony sportowej, ale tak samo ze strony mamy, ze strony żony. Jest dużo historii takich wzruszających, pokazuje, ile mnie to kosztowało pracy, poświęcenia, być na tym wysokim poziomie przez kilkanaście lat. Karierę miałam bardzo bogatą i grałam w wielu wspaniałych klubach. W reprezentacji zagrałam około 300 meczy, więc wydaje mi się, że mam co do opowiedzenia i myślę, że to będzie fajna lektura nie tylko dla kibiców, ale dla większości społeczeństwa. Bardzo dziękuję za zaufanie firmie Rolewski. Jestem przeszczęśliwa, że możemy razem współpracować. Myślę, że ta książka będzie super książką, bo oddałam jej dużo czasu i dużo takiego poświęcenia, serca. Z wielką przyjemnością przystąpiliśmy do wsparcia tego projektu, tej książki. No, wszyscy uważamy, i to, że Gosia jest wspaniałym sportowcem, najbardziej utytułowaną polską siatkarką, wspaniałym człowiekiem, znamy się też prywatnie, w związku z tym nie było cienia wątpliwości, z największą przyjemnością przystąpiliśmy, będziemy wspierali ten projekt. Jesteśmy dumni z tego, że możemy współpracować z Gosią. Dwa lata temu firma Rolewski zdecydowała się podjąć budowy silnego ośrodka siatkarskiego w Tarnowie. Celem w pierwszym sezonie był awans, tak jak w tym, natomiast w pierwszym sezonie nie udało się. Przystąpiliśmy do tego projektu zbyt późno, bo po pierwszym meczu w Mielcu niestety drużyna była budowana pod inne cele i mimo tego, że podjęliśmy próbę wzmocnienia tego zespołu, no nie udało się, natomiast dużo nas to nauczyło. W zasadzie z perspektywy czasu oceniam, że to dobrze się stało. W tym sezonie zbudowaliśmy silny zespół, taki, który ma jeden cel, walczyć o awans. Oczywiście to jest sport, natomiast cele sobie trzeba zakładać i jedynym celem jest awans. I mam nadzieję, że ten cel osiągniemy i zespół był budowany w taki sposób, żeby trzon tego zespołu znacząco ilość dziewczyn została w przyszłym roku, bo robienie rewolucji w zespole niczemu nie służy. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że w perspektywie tego awansu i po osiągnięciu tego celu będziemy wzmacniać zespół i to jest oczywiste, natomiast chcielibyśmy, żeby trzon zespołu został.